No nie zupełnie, dlatego że wtedy pan nie wie, po czyjej drodze pan jechał. Pan, to po co? A nie, no to jest właśnie istotne. Bo wtedy teoretycznie mówiąc, prawda, na rogu ulicy Chorej stał facet i mówił, jedźcie ulicą chorą, a nie wspólną, bo u mnie jest droga zamieciona, prawda, śliczna i równiutka. Prawda? I wtedy on miał większe, jak więcej ludzi jechało chorą, a nie wspólną, to miał... Im więcej ludzi, tym większe korki, także de facto je wcale się nie opłacało. Niekoniecznie. Także, pan, Milton Friedman kiedyś napisał w Newsweeku felieton, który brzmiał tak. Jadę sobie swoim samochodem, kupiłem go, mówi, zapłaciłem tam 100 tysięcy funtów, czy dolarów, już nie pamiętam, dolarów oczywiście było w Ameryce, mówi, ten samochód może jechać 300 km na godzinę. I jadę sobie, którąś tam ulicą w Nowym Jorku, jadę z 10 km na godzinę. Dlaczego tak się dzieje? Bo samochód robiła firma prywatna, a drogi są komunalne. I nikomu nie zależy na tym, żeby jechać w bronę. Inżynier, który budował drogę, właściciel drogi nie ma ani grosza z tego, że samochód przejdzie jego drogą. To po co ma o nią dbać? W gruncie rzeczy, jeżeli ja postawię barierki, że samochód nie jechał, to ja zyskuję na tym, bo droga się nie niszczy. Prawda? Najlepiej byłoby dla miasta, żeby postawić barierki przy wjeździe do miasta, żeby żaden samochód nie wjechał do środka, bo wtedy się najmniej trzeba będzie wydać na drogi. Natomiast właściciel prywatny ma interes, żeby jak najwięcej samochodów przejechało jego drogą. Prawda? I to jest oczywiście rozwiązanie jest takie i w Holandii już chyba w tym roku będzie wprowadzane, tylko oczywiście nie w tym sensie wprowadzone, mianowicie, że będzie albo GPS, albo w drodze ten i satelita widzi, co mówię, po której drodze i pan dostaje rachunek tak jak za energię elektryczną, prawda? No w Holandii już jest, tak? No bramki, no tak, tak, bramki, ale no tak, ale to jest tylko że w tej chwili drogi bezpłatne stanowią nieuczciwą konkurencję dla autostrad, prawda? Więc trzeba zrobić, żeby za wszystkie drogi się płaciło i wtedy ten problem zniknie. Oczywiście, zwróćcie uwagę, że w Polsce w tej chwili płacimy za benzynę, podatek od benzyny jest 7 razy wyższy niż pieniądze płacone przez rząd na drogi. Tylko 1/7 tych pieniędzy akcyzowych jest używanych na drogi. Więc gdybyśmy skasowali akcyzę, a musieli zapłacić za drogi 1/7, prawda, tej akcyzy, to byśmy wtedy mieli te pieniądze alokowane do. Nie, bo byłyby straszne korki. Po prostu o co mi chodzi? Nie. Dlaczego? W kapitalizmie. Dlaczego? Droga okrężna, bo by tańsza wtedy. W kapitalizmie nie ma kolejek. Zgodzi się pan z tą tezą? Na ogół nie ma. Bo cena towaru danego powinna rosnąć do poziomu. Znaczy, jak byłem w Ameryce, to kolejki widziałem w jednym miejscu na poczcie państwowej. Dobrze, ale w każdym razie nie powinno być kolejek. Teraz tak, jadę w korku. Korek jest de facto kolejką samochodów oczekujących na przejazd. Czy ja mógłbym powiedzieć tak, przepraszam, ja chcę zapłacić więcej, ale powinienem przejechać tą drogę szybciej. To znaczy, że inni powinni zrezygnować z jazdy z powodu wysokich cen. Nie, niekoniecznie. Po pierwsze, na przykład droga przyrodowa byłaby trochę droższa, natomiast droga okrężna byłaby tańsza. Część ludzi wybrałaby w tym momencie drogę okrężną, ale nie to. Ale co więcej, na drogach bardzo ważnych, człowiek by wybudował drogę dwupoziomową albo coś tam, żeby miał dwa razy więcej przepustowych, to by mu się kalkulowało, prawda? Gdzie można ominąć korki w Warszawie? Powiedzmy inną okrężną drogą. Też się nie da. Proszę pana, w Warszawie w tej chwili się nie da oczywiście. Warszawa jest stabilnym miastem. Ale na przykład ja, jeszcze za komuny ciężkiej, za ciężkiej komuny proponowałem następującą rzecz. Zamiast tych głupich torowisk na Marszałkowskiej robimy tam całą kupę sklepów na dole, pawilonów przemieszniczych, czy jakichś innych pawilonów, a na dachach tych pawilonów i nad tym będzie druga jezdnia samochodowa, przelotowa. Czy pan będzie wjeżdżał przed placem Unii, a wjeżdżał dopiero za placem bankowym. Przelotowa droga. I wtedy ma pan coś drugą jezdnię, prawda? Można zrobić drugą jezdnię? Można, no widzi pan. To w ten sam sposób można na przykład sugerować, że jest opłacalna dotacja do metra, to może ja wiem, że to się tutaj wielu osobom nie spodoba, ale dlaczego? Dlatego, że metro odciąga ludzi jeżdżących samochodami. I teraz ci, którzy jedą samochodami, się może opłacać, dopłacić do metra po to, żeby inni im jako nie przeszkadzali w jeździe, no w tym sensie. Ale po co? No jeżeli to jest opłacalne, to zrobią to ludzie prywatni. Jeżeli... Nie, co jest opłacalne? Co ja chcę zyskać? Nie tyle przejazd, to czas przejazdu.
czas przyjazdu. I teraz jeżeli ja, powiedzmy, jest dużo chętnych do przejazdu, to ja wtedy jakby kupuję nie tyle przejazd, to czas, ale to jest, to się musi odbyć kosztem innych. Innych, którzy... Nie, bardzo wielu ludzi dobrowolnie wsiada w Nowym Jorku w metro, uważają, że będzie się pchało wszystko. No dobrze, ale... Ale nawet gdyby nie wypływał. Ja nie wiem, na ile jest to dopłacalne, bo na przykład gdyby nie było zasiłku dla bezrobotnych, to myślę, ta armia bezrobotnych od kilofów zamiast by po prostu wyrobiła. Czytałem na felieton chyba Cejrowskiego czy gdzieś. Nie pamiętam czyj felieton, nie pamiętam czyj. Ale wczoraj czytałem, że w Meksyku, nie tak jak w Warszawie się buduje linię metra. Tam się w 30 miejscach robi dziurę w ziemi. I od tych 30 miejsc robi się ten i w ciągu jednego roku jest cała linia metra. Więc proszę zwrócić uwagę, że koszt budowy wtedy jest znacznie niższy. Bo my zrobimy jedną dziurę i ona się nie amortyzuje przez 10 lat, prawda? Ona się nie amortyzuje, ten wydatek na to, prawda? Dopiero jak wszystko buduje. Jak budujemy wszystko naraz, to się amortyzuje od razu. I koszt budowania od razu wcale nie jest większy niż budowania dłużej. Ja na przykład za komuny jeszcze, w latach 70. czytałem to w Polityce. Był taki przypadek, że w Płocku na 2 tygodnie czy 3 tygodnie przed świętami siadł ciepłowód, znaczy przewód, który wiódł ciepłą wodę do miasta. Miasto zamarza. Oczywiście my się ogrzewamy piecykami i tak dalej, no ale wiadomo, co się dzieje. Przed świętami na 3 tygodnie. I wtedy coś okazało. Okazało się, że ten przewód, ten rociąg, on miał być właśnie w czerwcu reperowany. I czas remontu przewidziano na chyba 7 miesięcy. I władza powiedziała tak, dajemy ludziom premie były takie, ale macie zdążyć na święta. Płacono ludziom 3 razy tyle, co w innych robotach, się rzucili i zrobili to na święta. Ale co się okazało? Płacono 3 razy tyle, ale robiono tylko 3 tygodnie. Tam płacono by 3 razy mniej, ale 7 miesięcy. Personalno było to taniej. Prawda? Opłaca się ludziom dobrze zapłacić, niech robią to szybko. Prawda? I prywatny właściwie na pewno tak by to zrobił. Jak są na przykład robione w Londynie, czy nie wiem, w innych miastach, ale w Londynie jak są robione remonty domu. Ten, który robi remont, musi zapłacić za wynajęcie chodnika. I on płaci, on tam o metr od ściany domu wisi taka płachta, prawda, która oddziela, żeby to nie wpadało ludziom na głowę. I on płaci, więc on ma interes, żeby zrobić ten remont jak najszybciej. Bo on za każdą godzinę wynajęcia tego chodnika musi płacić tyle samo, co zapłaciłby sklepikarz za wynajęcie tego, prawda, na swój stragan. I to robią bardzo szybko.